Byłem kiedyś na pewnym wytwornym spotkaniu dedykowanym sakramentowi małżeństwa. Przyjechało ponad 100 osób, głównie małżonkowie z różnym stażem. I w czasie oficjalnej części w kościele, w czasie mszy, małżonkowie odnawiali swoje przyrzeczenia małżeńskie, a wszystko wokół właśnie celebracji sakramentu, który przyjęli x lat temu, a którym na co dzień żyją. Po tej części oficjalnej przeszliśmy do pięknie zaaranżowanych na sposób weselny wnętrz wokół kościoła. Wszystko bardzo ekskluzywne, na najwyższym poziomie, wspaniale, pięknie ubrani ludzie, no jak na weselu. Był nawet artysta, który z wysokości małej sceny raczył nas różnego rodzaju utworami muzycznymi. Trzeba przyznać, bardzo utalentowany. Był jednak jeden problem z tym artystą, ponieważ bardzo ewidentnie było widać, że nie wpisał się w kontekst swoim strojem. Był duży kontrast pomiędzy tym, jak ubrani byli goście, a jak odział się artysta. Do tego stopnia, że w przerwie między występami pewna młoda, elegancka kobieta podeszła do niego i w prywatnej rozmowie powiedziała, że no byłoby chyba pięknie, gdyby następnym razem wziął także pod uwagę strój, żeby wkomponować się bardziej w stosowną okoliczność. Jak się można domyślać, nie przyjął tego dobrze i poskarżył się organizatorom. I jak mantra pojawiało się pytanie, kim ona jest, żeby mnie pouczać? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest głosem zdrowego rozsądku. O zdrowym rozsądku sporo w dzisiejszych czytaniach. Zacznijmy od pierwszego. Oto Mojżesz przemawia głosem rozsądku do Jozuego, u którego nastąpił nagły wykwit ambicji i zazdrości. Żeby dobrze zrozumieć, co się tutaj dzieje w tym czytaniu, trzeba by się troszeczkę cofnąć w tej narracji i zobaczyć Mojżesza najpierw, który totalnie jest sfrustrowany. Tyle już buntów było na tej pustyni, co chwilę mu się buntują ci ludzie, tak że on już sobie nie daje z tym rady. Więc mówi do Boga, weź ty mnie już, zabij tutaj na miejscu i niech się to w końcu skończy wszystko, ja nie chcę mieć więcej już nic wspólnego z tym ludem. Pan Bóg mówi, spokojnie Mojżeszu, ja ich nakarmię, bo tutaj chodzi o jedzenie, prawda? Dostaną mięso, będą zadowoleni. Tak, 600 tysięcy mężczyzn, kobiety i dzieci do tego, to gdyby okoliczne trzody wybić na miejscu, to nie starczyłoby dla całego tego ludu na jeden raz. Pan Bóg mówi, spokojnie Mojżeszu, ja się tym zajmę, ty tylko wyznacz sobie 70 takich zacnych mężczyzn, którzy pomogą ci zawiadywać tym narodem. Pan Bóg, mówiąc krótko, widzi, że Mojżesz jest zmęczony. Frustracja wynika ze zmęczenia i ciągłego użerania się z tymi ludźmi. Wobec tego nastąpi scedowanie władzy na innych ludzi. W tak zwanym międzyczasie Mojżesz odrabia lekcje i widocznie musiał już sporo przepracować z tego, co mu Bóg powiedział, bo w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy, jak Duch zstępuje na owych 70 wybranych. Co ja mówię? 68, bo dwóch gdzieś zaplątało się w obozie, nie przyszli na miejsce spotkania. Ale doniesiono zgromadzonym, że i na tamtych stąpił duch i oni też popadli w uniesienie prorockie. Wtedy Jozue się żachnął i mówi do Mojżesza, Mojżeszu, zabroń im, przecież się nie godzi, oni tutaj nie byli, nieobecnie nie mają racji. Na co Mojżesz, już jak mówię, po odrobieniu stosownych lekcji powiada, ale Jozue, ty jesteś zazdrosny o mnie teraz, czy o co ci chodzi? Bo przecież wiesz, że to ani nie o mnie tu chodzi, ani o ciebie, ani o tych 70, tylko o ten naród. Ja bym chciał, żeby na każdego z nich stąpił duch, tak, żeby oni wszyscy byli tak świadomi celu, by wszyscy po prostu wiedzieli, że trzeba przez te trudności przejść, by do ziemi obiecanej wejść. Głos rozsądku. Głosem rozsądku musiał Pan Jezus przemówić do apostołów w dzisiejszej Ewangelii. Oni też poczuli nagle taki napływ ekskluzywizmu, takiej zazdrości trochę o to, że ktoś, kto nie należy do ich grona, mógł robić to, co wydawało im się jest dla nich tylko przeznaczone. Oto Jan, apostoł, przychodzi do Jezusa i mówi, wiesz, spotkaliśmy człowieka, który czynił cuda w Twoje imię i zabroniliśmy mu, bo nie chodzi z nami. Jezus mówi, dlaczego?
A co wam ten człowiek zawinił? Przecież jeśli robi to w moje imię, bo druga sprawa, jak to robi, czy faktycznie skutecznie, ale robi to w moje imię, to nie jest chyba nam wrogiem, prawda? I to są słowa rozsądku. I teraz można by się zapytać, słuchajcie, no ale zaraz, są inne wyznania chrześcijańskie, prawda? Są protestanci i tak dalej, no my mamy swój kościół, wierzymy. No i teraz co, czy protestanci też mogą liczyć na pomoc Bożą, na działanie pośród nich Ducha Świętego? Oczywiście, że tak. Dlaczego by nie? Przecież my nie możemy ograniczyć Ducha Świętego do tylko naszego gremium. Czy wobec tego wszystkie religie są tak samo? No nie. My wierzymy, i to wcale nie chodzi o jakąś manię wielkości, wierzymy, że w Kościele katolickim jest wszystko, co nasz Zbawiciel założył. To znaczy, jest Pismo Święte, jest tradycja, są sakramenty, jest liturgia. To jest wszystko, cała paleta barw, które są niezbędne do namalowania tego obrazu, któremu na imię zbawienie. Mamy wszystkie stosowne instrumenty, by po zbawienie sięgnąć. Oczywiście najważniejszym jest wiara, ale te wszystkie elementy, o których mówię, one karmią naszą wiarę. Jeśli protestanci zrezygnowali z sakramentów na przykład, albo z tradycji, no to cóż, można powiedzieć, ograniczyli trochę pole manewru Duchowi Świętemu, ale to nie znaczy, że Duch Święty przestanie wśród nich działać. To jest właśnie głos rozsądku. I teraz idąc dalej, tokiem mówienia Pana Jezusa, Pan Jezus mówi, ci ludzie, którzy w moje imię dokonują cudów, oni nie są przeciwko nam, są naturalnymi naszymi sojusznikami. Natomiast należy bać się tych, którzy będą chcieli odwieść od wiary we mnie, tych właśnie maluczkich albo dzieci, jak to Pan Jezus mówi, albo Mateusz, Ewangelista w innym miejscu. Kto to są ci maluczcy albo ci te dzieci? Otóż chodzi o osoby wahające się, jedną nogą stojące po stronie świata, a drugą po stronie Jezusa, jeszcze tak nieumiejące zdecydować się, określić się w tej swojej relacji do Jezusa. Gdyby ktoś próbował ich odwieść, odciągnąć od relacji z Jezusem, to Pan Jezus mówi, lepiej by było takiemu człowiekowi przywiązać kamień młyński do szyi i wrzucić go w morze. Teraz uwaga, czy to jest wezwanie do przemocy? Bynajmniej. Chodzi o słynny sposób mówienia starożytnych, chodzi o tak zwaną hiperbolę, przesadnie. My też się nią na co dzień posługujemy. Jeśli ja mówię na przykład, 1000 razy ci mówiłem, nie ruszaj tego, to czy ja faktycznie powiedziałem 1000 razy? Sam bym się zmęczył. Prawdopodobnie powiedziałem raz, drugi, trzeci, dziesiąty, ale żeby podkreślić, jak wielkie to ma dla mnie znaczenie, jak wiele razy, bardzo zależało mi, że to powiem 1000 razy. Ta przesada, oczywiście nikt nie będzie tego liczył, ta przesada jest wkalkulowana w moją wypowiedź. Ona pokazuje po prostu, że mi bardzo na czymś zależy. Tutaj też jest hiperbola, gdzie Pan Jezus mówi tak, kara polegająca na przywiązaniu kamienia do szyi i wrzucenia w morze była uważana przez starożytnych za najgorszy rodzaj losu, który mógł człowieka spotkać po śmierci. Kara ukrzyżowania była w tym względzie lepsza, dlatego że tu chodzi o końcowy efekt, to znaczy niepogrzebanie ciała jest afrontem, który nie ma sobie równych dla starożytnych. Czyli jak ktoś wpadnie z kamieniem młyńskim u szyi na dno jeziora, morza czy rzeki, on nigdy nie wypłynie i nigdy nie zostanie pochowany, prawda? I Pan Jezus jakby odwołuje się do wyobraźni swoich słuchaczy i mówi, zobaczcie, wam się wydaje, że takie tam odciągnięcie kogoś od Jezusa to jest taki, przecież ktoś zginął, coś się stało. Tymczasem to jest przestępstwo, które gdyby położyć na szali z drugiej strony właśnie karę śmierci przez wrzucenie do morza, to i tak to byłoby za mało. Innymi słowy, Jezus chce pokazać skalę, rangę tego przewinienia, które polega na tym, żeby odwieść kogoś od Jezusa. Ua. Ale Pan Jezus zamiast takiego ekskluzywizmu, który apostołowie chcieli prezentować, znaczy tylko my, nikt więcej, możemy tam coś, jakieś cuda robić, Pan Jezus mówi, ale trzeba wobec tego, zamiast tego ekskluzywizmu zewnętrznego, na ekskluzywizm wewnętrzny postawić, jeśli tak mogę powiedzieć. To znaczy każdy musi zbadać siebie, czy czasem jego przykład od niego płynący, nie jest właśnie takim skandalicznym, to znaczy odwodzącym innych od Jezusa. I tutaj pojawia się znowu język hiperboli, bo mamy
Jeżeli twoja ręka, twoja noga są dla ciebie powodem do grzechu, to odetnij je. Tacy domorośli egzegeci powiedzieliby, uła, wezwanie do samookaleczenia. No nic bardziej błędnego. Ta wypowiedź polega na tym, że Pan Jezus mówi tak. Ręka i noga to w świecie biblijnym są symbole czynności, które wykonujemy. Ruchu pewnego, czynności działania. Tak? Czyli Pan Jezus mówi tak, jeżeli jest jakieś działanie w twoim życiu, które odciąga cię od Chrystusa, które sprawia, że jesteś w gorszej relacji z Nim albo w ogóle nie jesteś w relacji z Nim, to porzuć je, zakończ je. Nie odcinaj sobie tam jakąkolwiek kończynę, bo nawet z odciętą kończyną możesz dalej kontynuować to złe zachowanie, prawda? Chodzi o to, żebyś zakończył to działanie. Czyli na przykład, gdyby ktoś przyjął jakąś pracę, która przynosi mu na przykład milionowe zyski miesięcznie i w tej pracy musiał tylko jedną rzecz położyć na szali, swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli wyrzec się jej albo ją tak osłabić w wyniku różnych kompromisów moralnych, że właściwie będzie ona znikoma albo w ogóle jej nie będzie, to Jezus mówi, nawet gdybyś przeżył tę chwilę szczęścia z tak dużym portfelem u boku, to ci nie zrekompensuje w żaden sposób tej wieczności w nieszczęściu, która cię spotka po śmierci. To jest w ogóle, w żaden sposób się nie równoważy. Absolutnie. Oto głos zdrowego rozsądku, który Pan Jezus serwuje swoim apostołom. Czyli zamiast takiego ekskluzywizmu, tutaj zazdroszczenia innym, że chociaż nie należą do naszej paczki, to dobre rzeczy robią. Wy nie macie monopolu na robienie dobrych rzeczy. Dobrze, że je robicie, ale nie macie monopolu. Więc nie stresujcie się tym, tylko raczej patrzcie, żebyście wy cały czas byli czytelnymi świadkami tej wiary, którą wyznajecie ustami. No i skoro tak, to przejdźmy do drugiego czytania, w którym fragment listu świętego Jakuba mamy. Świętego Jakuba list czytamy już od kilku ładnych niedziel i on jest bardzo dosadny w niektórych miejscach, w dzisiejszym czytaniu ewidentnie. Znowu mamy tutaj palcem pogrożone, gdy chodzi o bogatych. Ja to tak naprawdę współczuję ludziom, którzy mają pieniądze, którzy są bogaci, bo co chwilę daje się słyszeć w czytaniach albo w lekturze Pisma Świętego taki palec grożący bogatym. Jakby bogactwo było czymś złym. Otóż nie, Pismo Święte nie jest przeciwko bogactwu. Ono też pochodzi od Boga, jeśli zostało przyjęte, zostało wypracowane mrówczą pracą, użyciem talentów, sprytu, takiego dobrze rozumianego. Natomiast jeśli zostało zdobyte w sposób nieuprawniony, no to biada takim ludziom. I właśnie święty Jakub zwraca się do takich bogaczy, którzy mienią się chrześcijanami, a którzy to bogacze swoją fortunę zbudowali na krzywdzie innych ludzi. Zatrudniałeś ludzi za ochłap jakiś, wiedząc, że nie mają gdzie indziej pracy i dlatego to, co oni wypracowali, tyś przyjął za swoje i w ten sposób coraz bardziej budowałeś swoje bogactwo, nie płacąc im, tylko siebie tucząc, mówiąc językiem Jakuba. Ty wykorzystywałeś ich sytuację, tych właśnie maluczkich, i na tej krzywdzie tych twoich pracowników zbudowałeś swój dobrostan. To jest grzech wołający o pomstę do nieba. Nie łudź się, nawet jeśli mówisz piękne słowa, że jesteś chrześcijaninem, twoje czyny świadczą przeciw tobie. Więc bogactwo, które masz, jest zbudowane na krzywdzie i ono krzyczy przeciwko twoim deklaracjom o rzekomym byciu chrześcijaninem. Więc jeśli chcesz przerwać to błędne koło, to zrób coś z tym najpierw. Wynagródź krzywdy, któreś wyrządził. Wtedy dopiero możemy mówić o tym, że chrześcijańska dusza w tobie tkwi, że jesteś w relacji z Jezusem. Tak jak ten Zacheusz, celnik, który w Ewangelii dokładnie w podobny sposób sam wpadł na to, że tak trzeba sprawę zakończyć. Kochani, zdrowy rozsądek to okazuje się coś, czego dzisiejsze czytania mogą nas nauczyć. Nie potrzebujemy być zazdrośni o to, że jacyś inni chrześcijanie też robią dobre rzeczy. Bynajmniej cieszmy się z tego, że więcej jest dobra w świecie. My róbmy tylko swoje, pilnujmy, byśmy nie zasłużyli nigdy na taką reprymendę, że oto
nasza ręka, noga czy oko było powodem do grzechu, przez co być może dawaliśmy zły przykład odciągający od Chrystusa. A to już jest naprawdę sprawa, przepraszam za słowo, gruba. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.